Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Dzisiaj szczególna okazja, bo witam słuchaczy niepoprawnego radia.pl na żywo, to po pierwsze. Po drugie, jeszcze pragnę zakomunikować, że nasze transmisje w internecie realizowane są dzięki Telewizji 7. Zanim rozpocznę spotkanie z naszym gościem Romanem Graczykiem. Witamy Pana. Oddam na chwilę mikrofon Piotrowi Kaliszowi. Dzień dobry Państwu. Krótkie ogłoszenie. Otóż w najbliższą sobotę w Krzysztoforach o godzinie 12.22 listopada będzie się promocja. To będzie się promocja tej książki, co nasz przyjaciel z Warszawy, Adam Karowski, wydał. To jest wielki album 1700 fotografii poświęcony regionom. Na razie jedyny egzemplarz w Krakowie. Zapraszam, jeżeli ktoś chciałby ze mną później porozmawiać, to zapiszę termin. Sobota, godzina 12, Krzysztofora w sali Fontanny. Dziękuję bardzo. Mamy no, mały problem techniczny, wybaczą Państwo, że... Jeszcze raz możemy się skakać, dobra? No dobra. Chwila jeszcze. To jest za rano? Teraz też? Co? Aha, może być tak, tak? A teraz jakbym wyłączył? No, teraz byłoby lepiej. Bo kamerka była w pobliżu. A widzisz, bo była kamerka. Ja chciałem, wiesz, jednocześnie nagrywać, filmować, rozumiesz? To był jeszcze raz, witam w takim razie. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz przepraszam za najkłopoty techniczne. Witam jeszcze raz słuchaczy niepoprawnego radia.pl i jeszcze raz
powiedzieć, że nasze transmisje internetowe realizowane są przez Telewizję 7, także, a naszym gościem dzisiaj jest Roman Graczyk, dziennikarz, publicysta, pisarz, nasz przyjaciel, występował w naszym klubie, jest też oczywiście pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, a będziemy mówić w jakimś pośrednio o Instytucie Pamięci Narodowej także, bo pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest książka, którą Instytut, dobrze mówię, Instytut przy współpracy w każdym razie Instytutu, wyszła taka pozycja dotycząca Janusza Kurtyki, byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Książka, która powstała dzięki pierwszą rocznicę tragicznej śmierci byłego prezesa, odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Pedagogicznym. Sesja naukowa poświęcona prezesowi. Ona składała się jakby z dwóch części. Pierwsza część poświęcona była działalności Janusza jako wybitnego mediawisty, a druga część była poświęcona działalności Janusza Kurtyki jako także wybitnego historyka współczesności. No i prezesa oczywiście, tak. Ale dzisiaj pretekstem do naszego spotkania, pretekstem jest ta książka oczywiście, ale będziemy mówić o ta książka i spotkanie z Romanem Graczykiem, to pretekst do rozmowy o pamięci historycznej, o tym, jak to wyglądało przed 2010 rokiem, jak to wygląda dzisiaj, czy nie wygląda w ogóle. Więc o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Państwo może wiecie, że myśmy w IPN-ie zrobiliśmy dwie dyskusje na temat tej książki już. Jedna w Warszawie, druga w Krakowie. W odwrotnej kolejności krakowska była pierwsza. Tam uczestniczyli nasi koledzy, zarazem też przyjaciele Kurtyki. Maciej Korkuć, Wojciech Frazik i tutaj w Krakowie Joanna Lubecka, a w Warszawie Jan Rydel. I obie te dyskusje były pewnego rodzaju wyborem problematyki z tej książki, ale bo jak Państwo wiecie, ta książka, ona i ta sesja, która wcześniej ją poprzedzała, ona traktuje o całym dorobku życiowym zmarłego tragicznie prezesa. Więc jakby trudno byłoby robić dyskusję o tym wszystkim, prawda? Bo to by przypominało bardziej taki, no nie wiem, spis treści, czy taki bardzo pobieżny przegląd, tak? Minutę na każde dzieło życia Janusza Kurtyki, prawda? Pewnym skrótem. No i to by było nie do zniesienia, prawda? To się nie da. Więc musieliśmy dokonać wyboru i zdecydowaliśmy się rozmawiać o tym, co było u Janusza Kurtyki rzeczą super ważną, super głośną i super kontrowersyjną zarazem, prawda? Mówiąc kontrowersyjną, nie mam na myśli, że my się dystansujemy do tego, czy ja, wręcz przeciwnie, ale w Polsce, tak jak się sprawy miały, prawda, między 2005 a 2010, czyli za prezesury, bo to jest ten najważniejszy okres, za prezesury jego wypełnienie, choć wcześniejsze czasy też się tam przewijają w tej publikacji. W Polsce otóż pogląd Janusza Kurtyki i działalność Janusza Kurtyki jako szczególnie prezesa IPN-u na problem polityki historycznej, no był kontrowersyjny, jak wiemy. No? To znaczy on wywoływał spory, wywoływał opory, wywoływał wściekłość, wywoływał niekiedy bardzo, można powiedzieć, podłe ataki na jego osobę. W tym sensie używam słowa kontrowersji. Otóż naturalnie trzeba było znowuż w ramach tej obszernej dziedziny, jaką jest polityka
historycznego Józefa Kurtyki też dokonać pewnego wyboru, bo też nie dało się mówić o wszystkim, prawda? Ale ja z Państwu postaram się tak po trochu streścić to, o czym byśmy mówili, potem być może nagrożyć się jakiś dialog. Zresztą myślę, że nam się w trakcie tego mojego speechu też twórczo włączy i próbujemy zrobić nie całkiem powtórkę tamtej dyskusji, prawda? Tylko jak gdyby tamta dyskusja będzie punktem wyjścia do naszej dyskusji. Otóż myślimy, że Państwo zaczęli od takiej konstatacji, która brała się z takiej słynnej typologii Jerzego Topolskiego, bardzo wybitnego historyka, który mówił o szczególnej trudności, jaką mają społeczeństwa państw posttotalitarnych, szczególnej trudności z pamięcią o własnych dziejach, prawda? Dlatego, że powiada to Polski w kraju jako tako szczęśliwym, jako tako normalnym, nie ma bardzo wielkiej rozbieżności między tym, co ludzie pamiętają, między tym, co głoszą historycy i między tym, co głosi taki przekaz kulturowo-medialny, prawda? Te trzy sfery są jakoś tam zbieżne, z grubsza biorąc zbieżne. Natomiast w kraju totalitarnym zdecydowanie oczywiście to bez kwestii, prawda? No, kraj totalitarny ma taką strukturę tych trzech sfer, taką orwellowską, prawda? Znaczy się całkowicie to rozjeżdża, nic się nie zgadza, to wiadomo, ale w kraju, który wyszedł z totalitaryzmu, jest też nieprosto pod tym względem. I Polska jest bardzo dobrym tego przykładem. Jak wiemy, skutki oddziaływania propagandy komunistycznej najprościej, ale w tej mierze również, w tym zakresie również historiografii za tamtych czasów, prawda? One sprawiły, że do dzisiaj nam się te dwie sfery rozjeżdżają, prawda? Znaczy między tym, co było, a między tym, co ludzie myślą, że było, jest dalej bardzo duża różnica. No bardzo prosty przykład, wezmę dwa przykłady. Jeden z życia codziennego, Państwo pewnie się też nieraz spotykacie. No ktoś powie, w 45 pamiętam, jak nas wyzwolili, tak, czy jak było wyzwolenie. Ja to zawsze koryguję, aczkolwiek mam nie za sprawę, jak mówi to człowiek 80-letni, który wtedy żył, prawda? On ma jakiś tytuł, żeby tak mówić, ale ja też mam tytuł, żeby powiedzieć, że to było nie tak całkiem wyzwolenie, tak? Ten nieprzynodowy jest oczywiście masa. A drugi przykład, jaki podam, jest bardziej, może bardziej śmieszny, a bardziej straszny. Mianowicie tak się złożyło, że ta druga dyskusja była w Warszawie w przystanku Historia. I przystanek Historia mieści się na Warszawkowskiej Ruch Armii Ludowej, prawda? Więc oficjalna nazwa instytucji jest Przystanek Historii imienia Janusza Kurtyki na Ruchu Marszałkowskiej Armii Ludowej. Co nie wymaga komentarza, ale jest, no jak mówię, trochę śmieszne, a trochę jednak straszne, bo to już nie jest tak, że ludzie starsi mają mieć nawyk, tak? Ja jestem bardzo starszy, ale też ktoś mnie zapytał, gdzie mieszkałeś, jak byłeś młody, ja mówię, 18 stycznia. Ale na nasze powiedz, no to jest królewska. Więc to po prostu może być czasem zwykły nawyk taki, nie wyrażający żadnego sentymentu do komunizmu. W moim wypadku nie mam cienia sentymentu, no to tylko jest taki prosty nawyk. I to jest mniej groźne. Groźniejsze jest to, jeśli instytucje państwa, no w tym wypadku chyba miasto Warszawa, jeżeli tak trzeba było adresować te pretensje, jeśli instytucje państwa szeroko pojętego, no, jakby świadomie utrwalałem pewną kliszę historyczną, według której Armia Ludowa, formacja komunistyczna jest godna tego, żeby ją upamiętniać arterią komunikacyjną w samym sercu stolicy. No, no bo tak trzeba rozumieć to stanowisko Rady Warszawy, I to jest większy problem. To nie wiadomo, czy Rady, bo może pani prezydent. No to z tym, która władza co chce zrobić, to widać na przykład z pomnikiem w Nowym Sączu, prawda? Kiedy Rada, ja nie chcę bronić rad miast, ale akurat w przypadku Nowego Sącza, to Rada Miasta już dawno podjęła uchwałę o likwidacji pomnika
cudzysłowie wyzwolicieli, a prezydent nie za bardzo chce to zrobić, więc nie wiem, czy to Rada Miasta Warszawy, może jakieś dzielnice, a może pani prezydent, ale to nie jest istotne, bo, ale istotne jest to, co przed chwilą powiedziałeś, a mianowicie, że rzeczywiście istnieje ta rozbieżność, prawda? Z jednej strony pamięci, a z drugiej strony tego, co nam się może wydawać, że pamiętamy, prawda? Tu Janusz, mnie to zresztą uderzyło, jak pierwszy raz byłem na Marszałkowskiej, bo sobie tak pomyślałem, no właśnie Marszałkowska Armii Ludowej i Janusz Kurtyka, który jakby pierwszy, albo jeden z pierwszych upomniał się o żołnierzy podziemia niepodległościowego, to taka ironia, prawda? Dokładnie, no więc to jest, mówię, trochę zabawne, można się uśmiechnąć, ale trochę straszne, no doświadczy o tym, że obojętnie, czy rada, czy prezydent miasta, czy pani prezydent, ale jakaś władza w imieniu, no można powiedzieć, nas, no, mieszkańców Warszawy, ale w pewnym sensie nas Polaków też, prawda, to nasza stolica końcowa, uznaje, że ta formacja jest właśnie godna takiego marka. Proszę Państwa, co myśmy w drugim punkcie powiedzieli na tych, obu dyskusjach? W drugim punkcie powiedzieliśmy, że mamy ogólnie problem z upominaniem się o historię i o prawdę w historii. Nie tylko ten partykularny problem, który wynika z postkomunizmu, prawda? Czyli nie tylko z tego, że nie jesteśmy Szwajcarią, ale akurat Polską no, mamy trudniej, a Białoruś ma jeszcze trudniej. Nie. Bo zarówno Polska, jak i Szwajcaria, jak i ta Białoruś nieszczęsna, mają wszystkie ten sam problem na innym poziomie. Mianowicie idzie o pewne mody kulturowe, trendy kulturowe, które by można było najkrócej nazwać słowem postmodernizm, które się przejawiają na rzeczywiście różnych obszarach, prawda, od mody, obyczaju, ale skończywszy na historii i historiografii. Otóż ta postmodernistyczna mowa powiada, że pisanie historii tak, jak się to robiło przez parę tysięcy lat, poprzez dzieje narodów przede wszystkim, tak? Od pewnego momentu, od kilkuset lat na pewno, w Europie przez dzieje narodów, że to należy zakwestionować, między innymi z tego powodu, że narody były źródłem nieszczęść w Europie. W pewnym sensie były, tutaj i wojny były w imię narodów. I zakłada, że to była w imię szczęśliwości narodu niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc jakaś jest symulacja. No tym niemniej dochodzi do pewnej aberracji, która polega na tym, że dzisiaj piszemy historię, czy staramy się, czy niektórzy ważni historycy postulują, żeby pisać ją inaczej, pisać ją nie uwzględniając w jakimś szczególnym stopniu roli narodu. No, w Polsce pisanie historii XIX-wiecznej, XX-wiecznej, bez uwzględnienia tego, że podmiotem tej historii bardziej niż ludzi, kulawi, kobiety, hydraulicy, prawda, i co tam jeszcze, byli Polacy, no jest to kompletny absurd. Więc to samo, ten sam problem będą mieli Szwajcarzy i Białorusini, jak wiem, prawda? Pod tym względem nie ma różnicy. Wszędzie tam, gdzie ta postnowoczesność dociera, no to ten kłopot występuje. I padło w tej dyskusji takie odwołanie do Normana Davisa, który gdzieś pisał, żeby znaleźć źródło, ale to nie o to chodzi, panie państwu. On kilkanaście lat temu w jakimś tekście napisał, że dzisiaj nauczanie historii w szkołach nie przypomina tego klasycznego nauczania, prawda, o wielkich wodzach, wielkich wojnach, wielkich zdrajcach, wielkich wyzwolicielach, o dobrych i złych, mówiąc krótko, tylko raczej jest taką narracją neutralną, prawda.
dawał przykład. Dzisiaj zadanie w szkole dla ucznia na historii często polega na tym. Napisz tam na 200 znaków wypracowanie, jakby się czuł jako niewolnica południowych Stanów Ameryki, do tego lesbijka, prawda? W 19 wieku. Na przykład, prawda? Więc te kategorie, które skądinąd konstytuują, jakoś konstytuują los człowieka, niewątpliwie, prawda? Po macie, po heteroseksualizm, z całą pewnością. One mają jakieś tam swoje miejsce racjonalnie dające się określić, a w tym dyskursie postmodernistycznym to miejsce się w sposób zupełnie absurdalny winduje do jakichś, nie na ten poziom, prawda? To nie jest kryterium, które by w takiej normalnej historii politycznej powinno przysługiwać akurat tej kategorii. Czy jest to taki temat, który poruszał opinię publiczną w Polsce parę lat temu? Myślę, że warto też do tego wrócić, a mianowicie była taka próba stworzenia podręcznika do historii ogólnoeuropejskiego. Wiem, że prace nad tym podręcznikiem trwały i nie wiem, czy się szczęśliwie zakończyły, ale na pewno trwały. Pytanie jest, właśnie kontynuując to, co ty mówiłeś przed chwilą, czy to jest w ogóle możliwe, czy można taką historię napisać, która byłaby z jednej strony prawdziwa, oczywiście, a z drugiej strony, żeby uwzględniała ten element, o którym ty mówiłeś, a mianowicie prawdy także z punktu widzenia nas, Rosjan i tak dalej. Czy to w ogóle jest możliwe, jak ci się wydaje? No bo nie mówię o tu skrajnych przypadkach lesbijek w niewolnictwie amerykańskim, bo to na pewno się źle czuła. Ale nie dlatego chyba, że była lesbijką, tylko dlatego, że była niewolnicą. Obawiam się, że to jest chyba niewykonalne. Znaczy, na pewno dobrze jest sobie uświadomić, że istnieją różne punkty widzenia, prawda, na historię i szczególnie jakieś dramatyczne wydarzenia, one utrwalają te różne punkty widzenia. Jest jasne, że my popatrzymy, Polacy popatrzymy na 18 rok wojny inaczej niż Ukraińcy, prawda. Przepraszam, że przerwę. Bo poruszyłeś temat ukraiński, który jest żywy dzisiaj, jak wiemy nawet po prawej stronie sceny politycznej tak zwanej jest wielka dyskusja na temat właśnie jak współpracować z narodem ukraińskim dzisiaj. Część tych opinii mówi o tym, że jest wielkie niebezpieczeństwo powrotu do tego, co nas tak naprawdę podzieliło, czyli rzezie Polaków na terenie ukraińskim. Znaczy, a z drugiej strony, druga, jakby po drugiej stronie bieguna jest ta opcja, która wierzy w to, że ten problem już z jednej strony nie nastąpi i że możemy ze sobą, jakby bez tej pamięci o tych tragicznych wydarzeniach współistnieć. I to jest żywy dzisiaj temat. Jaki jest pogląd twój na ten temat? Ja myślę, że nie da się bez pamięci. Wydaje mi się, że ja raczej sympatyzuję z tymi, którzy mówią i z powodu cynicznie biorąc interesu narodowego naszego, dobrze jest mieć Ukrainę jako bufor, prawda? Ale też z powodu jakiegoś sentymentu, prawda? Czy jakiegoś altruizmu, czy jakiegoś współczucia. Prawda? Tym ludziom też się należy kawałek wolności od Putina, a z tych dwóch połów. Więc raczej jestem po stronie tych, którzy powiadają, no, pomóżmy tej Ukrainie, prawda? Nie zostawiajmy jej na rzem imperializmu rosyjskiego. Ale jeśli by to stanowisko miało oznaczać zapomnijmy wojny, no to się oczywiście z tym nie zgadzam, prawda? Więc jak gdyby
rozumiejąc takiego, nie wiem, Dawida Wittsteina, który bardzo się, na przykład, prawda? Nie mówi o bijatyce, panie Piotr. Mówi o jego zaangażowaniu, takim bardzo aktywistycznym zaangażowaniu po stronie sprawy ukraińskiej. Bardzo rozumiem, bo jakby podzielam te emocje i jestem z nim, to kibicuję. Rozumiem też trochę Tadeusza, księdza Tadeusza Cezaryskiego, naszego przyjaciela, prawda? I człowieka bardzo dzielnego, który... Ja myślę, że on idzie za daleko się posuwa, ale w konkluzjach, prawda, jakie z tych założeń wyciąga, ale z całą pewnością nie może być tak, że na ołtarzu dobrych stosunków naszych z Ukrainą i w ogóle sprawy ukraińskiej położymy pamięć. To tak się nie da. Ja bym to porównał do spraw wewnątrzpolskich, w których to dyskusjach brałem pewien udział, żywszy udział niż w sprawie ukraińskiej, gdzie jestem tylko kibicem, prawda? Zawsze mi się wydawało, że budowanie przyszłości tego państwa no nie może polegać na tym, że tamto państwo poprzednie jakoś wybierzemy przyszłość, tak mówiąc za Kraśniewskim, że zamkniemy, spalimy, zabetonujemy, nie ma. No, sprawy, które krótko się określa jako ilustracja, prawda? Jest to duży skrót, prawda? Ale wszystkie tego typu sprawy jak najbardziej są do przeprowadzenia, czasami osądzenia, w każdym razie nazwania, opisania, wartościowania, a mimo to powinniśmy iść do przodu naturalnie. Tu gdzie można przebaczyć, przebaczmy. Nie przebaczajmy za innych jednakowo, przebaczmy za siebie. Ale wiesz co, Roman, bo tu jest... Czy jest jednak między nami a narodem ukraińskim? Ja nie chcę, żeby ta nasza dyskusja dotyczyła Ukrainy. Chociaż powód byłby, bo dzisiaj lub jutro jest rocznica Majdanu, to jest pierwsza, tego przy okazji. Ale różnica polegająca na tym, że tak naprawdę nowe państwo ukraińskie nie za bardzo miało do czego odnieść swój no może to za dużo powiedziane, mit założycielski. My w Polsce mimo tego epizodu dramatycznego, komunistycznego w Polsce, mieliśmy jednak możliwość w niedalekiej przyszłości do czego się odnieść. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo to jest jakby jeden z ważniejszych wątków w myśleniu o historii, o pamięci historycznej Janusza Kurtykia, mianowicie o tym, o czym wspomniałem, czyli walce podziemia w czasie wojny i po wojnie. To jednak był mit założycielski tej już wojny polskiej, prawda? I to dosyć bliski. No, Ukraina tego nie ma, więc no, tak mi się wydaje, że jakby siłą rzeczy musiała się odnieść do czegoś, co nastąpiło, czyli tej próby odzyskania niepodległości w okresie okupacji niemieckiej. Więc tu jednak różnice są, prawda? Naturalnie i oni mają trudniej, ale jakbym mógł coś doradzić, to bym powiedział, macie na wyciągnięcie ręki bardzo chwalebny mit założycielski. Macie tą niebiańską socnię, prawda? Nikt nie chciał, żeby zginęli oczywiście. To nie jest tak, że się szuka ofiar koniecznie, ale kurczę są. Po prostu są, ktoś ich zabił. Walczyli, jak pamiętamy, to było nie tak dawno, więc widzieliśmy to akurat dzięki tym wcześniej to było bardzo dobrze. I widać wspomniany Wittstein, młody, którego wtedy wyniosłem też, może część z was śledziła. No to jakby ten kolesista był koło niego, prawda? Znaczy nie chcę tutaj Dawida na piedestał, to nie chodzi o to nie jest jego zasługa. Tylko tyle, że on to widział, prawda? I opowiadał, że te kule naprawdę świstały i ci chłopcy młodzi, no szacun, prawda? Nikt nie uciekał, po prostu szli do przodu. Więc to jest fantastyczny mit, no to jest taki mit, no nie ta skala, ale to jest trochę nie wiem, nasze powstanie, nasze coś takiego, prawda? I to jest świeże, tak? Tak się stało zaledwie rok temu.
Więc ja bym im powiedział, weźcie to. Jest pytanie, czy oni z tego skorzystają. No i to myślę rozstrzygnie się w ciągu najbliższych lat, prawda? Bo oczywiście zgadzam się, że to jest taki moment w historii, do którego warto wrócić. Ale wróćmy do Janusza Kurtyki i pewnie większość Państwa o tym wie, że dzięki Januszowi, ale także Instytutowi Pamięci Narodowej no przywrócono pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego i to, co jeszcze parę lat temu, o czym się prawie nie mówiło, no to dzisiaj się przerodziło nie tylko w święto narodowe, polskie święto narodowe, ale także w taki spontaniczny, głównie młodych zryw, prawda, do powrotu do tych wartości, bo o tym mówimy, o wartościach. I to jest niewątpliwie na wielka zasługa Instytutu Janusza. Z pewnością na tych dyskusjach, które Państwu to staram się troszkę zreferować, o tym mówił głównie Maciej Korpuś. Nie tylko on, prawda, rzecz jest dosyć dobrze znana powszechnie, no, choćby dlatego, że jest to święto, prawda, i każdy widzi, jaka jest recepcja znakomita, prawda, to z roku na rok coraz więcej, co się stało autentyczne. To nie było żadnego przekazu, tak, po prostu. On dobrze, Kurtyka dobrze wyczuł, że jest w narodzie, prawda, takie oczekiwanie. I faktycznie jest, bo to znakomicie było. Ale Maciej Korpuć w tym sensie był kompetentny najbardziej z nas wszystkich, żeby o tym mówić, że on z ramienia prezesa Kurtyki się tym zajmował, no, tym problemem jego. Tym, to znaczy przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych raz i czyli pozytywnie, prawda, a negatywnie dekomunizacją przestrzeni publicznej. Jakby dwie akcje równolegle. Prezes Kurtyka zwracał się i tu Korpuć w ogóle przyczyny. Zwracał się do samorządów, bo to głównie gesty samorządów jest, prawda? O to, żeby istniejące jeszcze, nie potrafię powtórzyć liczb, Korpuć by potrafił, ale proszę wierzyć mi, że to nie są całkiem marginesowe sprawy. To jest pewnie w skali Polski, ja wiem, może kilkaset przypadków, nie tak mało. Szczególnie w małych miastach, tak? Szczególnie na zachodnich ziemiach, że jest dość częste, że w centrum miasteczka na głównym placu stoi tank jakiś sowiecki, prawda, uchwala. Więc prezes Kurtyka przeprowadził akcję, taki apel do samorządów w całej Polsce, wszystkich gmin, i o to, żeby usuwać te symbole, i właśnie Kurtyka prowadził korespondencję przez kilka lat, dalej prowadzi jeszcze korespondencję. Niekiedy to sukces, kończyło się sukcesem, niekiedy porażką, niekiedy kompromisem, to kompromisy są zabawne, na przykład. Tłumaczono nieraz, że z różnych powodów, przyzwyczajenia, pieniędzy i tak dalej, może nie będziemy likwidować na przykład 18 stycznia 45, zrobimy 18 stycznia. Zamiast wyzwolenia przez Armię Czerwoną, czy wyzwolenia Armii Czerwonej, no to wyzwolenia. Ulice wyzwolenia, coś takiego. Prawda? Więc takie zgniłe kompromisy, które są, no są zgniłe właśnie, moim zdaniem. Więc to był jeden aspekt, a drugi to było uczczenie pamięci tych, którzy na pamięć zasługują, w przeciwieństwie do tamtych, prawda? I tutaj między innymi prezes zostawił po sobie taki, powiedziałbym, wiekopomny dokument, gdzie list do premiera ówczesnego Donalda Tuska. List jest, nie pamiętam, z 2008 jakoś tam. On jest przed prezydencją Polski w Unii, a prezydencja była 10-11 jakoś tak. Więc w perspektywie prezydencji prezes pisał, że Polska powinna zupełnie przedefiniować swoją politykę historyczną. Dało szereg przykładów, ale najkrócej mówiąc, chodziło mu o to, taka była myśl zawarta w tym liście, że Polska, co by nie mówić, prawda, o naszych nieszczęściach historycznych.
niepowodzenia, prawda, pechu i tak dalej, złym położeniu. Polska ma zupełnie unikalną sytuację w kręgu państw tego regionu, prawda, Europy Środkowo-Wschodniej, bo jest jedynym, który ma tak dobrą kartę za okres II wojny światowej, prawda? Bo czy weźmiemy Niemcy, no to co za gadanie, że dobre i złe Niemcy, jakie jeden by dobre? No zawracamy głowy, prawda? No weźmy Słowację, no mamy kolonizację regularną, prawda? Weźmy Czechy, no nie jest dużo lepiej. Węgry, czy Rumunię, czy Bułgarię, no katastrofa, prawda? No jak Jugosławia jakoś się tam broni. No i my, ale my naprawdę się bardzo dobrze bronimy, prawda? Bo nie dość, że nie ma tej karty wstydliwej, prawda, współpracy z, ani z jednym, ani z drugim zresztą partem, prawda? No to jest jednak zupełnie niebywały przez porównanie do innych krajów regionu fenomenu polskiego państwa podziemnego, prawda? I jego zbrojnego ramienia, czyli Armii Krajowej i państwa legalnego na uchodźstwie w Londynie, prawda? I udziału Polaków w zbrojnych formacji polskich na różnych frontach. Gdzieś się, no nie ma wstydu, tak? No, gdzieś się naprawdę dzielili. Czegoś takiego żaden z tych krajów sąsiednich stosunków do nas po prostu nie ma. Nie mają takiego atutu w ręku. My to mamy. Mówi Kurtyka, panie premierze, no to trzeba wykorzystać. No i tu podawał przykłady, w jaki sposób można. Nie chcę do tego, do szczegółów wchodzić, bo to nas tak bardzo nie interesuje, ale na pewno, z całą pewnością państwo już widzicie, że ten atut jest rzeczywisty, tak? I Kurtyka mówi, no jest coś co można wykorzystać w budowaniu wizerunku państwa polskiego, także w upominaniu się o nasze interesy, prawda? Bo my tu dochodzimy do pojęcia polityki historycznej, prawda? Bo nie trzeba udawać, że żyjemy w epoce post-historii, prawda? Czy końca historii, jak mówił Fukuyama, gdzie wszyscy się kochają. No owszem, żyjemy w szczęśliwszej epoce niż nasi dziadkowie czy rodzice, niewątpliwie, ale nie jest tak, że nie trzeba o swoje interesy zabiegać, nawet w takiej strukturze jak Unia Europejska, która jest znowu z czymś specyficznym i czymś innym i na pewno lepszym niż taka twarda rywalizacja, jaka była między Europą, prawda? Ale też trzeba o swoje zabiegać i argument można, bo akurat Polska, ponieważ miała taką historię, jaką miała, no raczej chwalebną jednak, prawda? To ma te atuty dużo większe niż inne. Przejdziemy do drugiej części naszego spotkania. Też o pamięci historycznej, tylko o trochę innych czasach. To ja jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, o której tu już w krakowskim klubie stawkowym nie tak dawno mówiliśmy. Znaczy, gdyby nie z jednej strony działalność Janusza Kurtyki Instytutu Pamięci Narodowej, to jednak dla podtrzymania tej pamięci właśnie państwa podziemnego i tego, co było, no niewątpliwą wielką rolę odegrało otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego i rola świętej pamięci prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. To tylko tak, żeby wspomnieć, że to był proces, w którym uczestniczył i prezydent, i prezes Instytutu Pamięci Narodowej i wiele też środowisk w Polsce. No, na tej fali powstało przecież też Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Na szczęście nie tak dawno otwarte. I drugi temat, który w myśleniu o historii, o pamięci historycznej niewątpliwie odegrał u prezesa Janusza Kurtyki dużą rolę, to pamięć o Solidarności, szczególnie o tym pierwszym, o karnawale Solidarności, o ludziach Solidarności, czyli lat 80-81. Z tym jest, myślę, dzisiaj gorzej, bo jeżeli mówimy o żołnierzach podziemia niepodległościowego, to właśnie mamy święto, jest ono też spontanicznie obchodzone przez Polaków. Natomiast pamięć o historii Solidarności,
o wielkiej roli Solidarności jednak chyba nie jest tak żywa. Myślę, że gdyby on żył, to byłby na pewno jeden z ważniejszych tematów dzisiejszego myślenia o Polsce, mimo że wkład Janusza w pamięć o Solidarności jest duża, bo encyklopedia Solidarności plus niedokończona niestety monografia poświęcona Solidarności, bo tam chyba brakuje pierwszego tomu. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Naturalnie. Nie wiem, czy Państwo widzieli, my tak, robimy takie spoty zapowiadające te spotkania nasze w Krakowskiej Naszej Historii Współczesnej. Jeden z, i spot, który dotyczył tego właśnie wydarzenia, zajrzał wybyć Wojciecha Frazika. On się odwoływał się tam do tego, co prezes o tym sądzi. Mianowicie, tu kluczowym słowem jest słowo ciągłość. Ja nie wiem, czy prezes użył takiego słowa, czy używał, ale my możemy to powiedzieć. Możemy to za niego powiedzieć ewentualnie. Mianowicie, on mówił, że jest bardzo wyraźne nawiązanie etosu Solidarności do etosu państwa podziemnego z czasu II wojny światowej i po wojnie tej tzw. drugiej konspiracji. Oczywiście, to jest tylko inne warunki. No. W zasadzie za Solidarności no, ludzie nie ginęli. W zasadzie. No, ale nie, różnica jest... Różnica jest fundamentalna, no, nie strzelano na ulicach, jak gdyby, tak? Nie wieszano masowo, nie było Oświęcimia. Tak. No, ale etos jest bardzo zbliżony, prawda? Bo tu jest jednak walka z taką całościową, totalitarną opresją. I nie jest przypadkiem, mówi prezes, że kiedy tworzyła się Solidarność, to jeszcze niektórzy starsi ludzie, którzy pamiętali i czynnie uczestniczyli w konspiracji wojennej i powojennej, nawet się potrafili albo doradzić, albo być jakimś tam symbolem, prawda? Albo się też włączyć, tak? Były takie postacie, które tą ciągłość uosobiały same przez się. Więc on mówił i Wojciech Frazik to powtórzył wtedy w tym spocie. To była taka myśl, że to się nigdy nie kończy, prawda? Znaczy w każdych okolicznościach historycznych każde kolejne pokolenie ma jakieś zadanie na miarę taką historyczną, prawda? Czyli serio, nie to urządzić się, tylko jakby no tak gospodarować tym dobrym wspólnym, prawda? Żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy godni tych poprzedników naszych, nie wiem, Dziadka, prawda? Czy ludzi Solidarności. I dzisiaj, mówi Frazik, no dzisiaj dla prezesa krytyki czymś takim wyzwaniem analogicznym, prawda? W innych warunkach zupełnie, analogicznym, co do walki, do tego, o co walczyli tamci przed 70 laty, czy tamci przed 30 laty, no byłoby jakieś godne miejsce Polski w Europie. Prawda? To jest nasz problem. Tak? Bogu dzięki, nie jest naszym problemem na razie odpukać w sposób taki dosłowny. Nie jest naszym problemem utrzymania niepodległości, chociaż, prawda? To może ten przykład. Zielonych wrotków jeszcze nie ma. Jeszcze nie, ale musimy myśleć, że mogą przyjść. Tak? Natomiast naszym problemem jest, jaką Polska ma rangę, jaką ma wagę, czy się z nią liczą, czy te interesy są respektowane w tym nowym sobie rodzaju koncercie narodów, jakim jest Unia Europejska. I robiąc to, nie wiem, pakiet klimatyczny, węgiel, prawda, instytucje Unii Europejskiej, wszystko dobrze, ale dobrze jest, jeśli pamiętamy właśnie o generale Okulickim i tych ludziach, prawda? Bo to jest troszkę w imię tego, o co oni walczyli. My dziś musimy walczyć o te sprawy. Ale trochę uciekłeś mi o odpowiedzi. No, czy pewnie nieświadomie, ale... Chętnie wrócę. To jest pytanie właśnie, dlaczego... To też świetle tego, co się dzieje na Ukrainie. No, z jednej strony podkreślałeś, że
dzisiaj naród ukraiński ma się do czego odwołać, pozytywnego, prawda? I dzisiaj też moglibyśmy się odwoływać do czegoś bliższego. Ty mówisz tak, każde pokolenie odwołuje się do czegoś innego. No, pokolenie Solidarności odwoływało się do właśnie do tego, co się działo w II wojnie światowej. Żołnierze podziemia w II wojnie światowej na pewno odwoływali się do legionów, prawda, które dzisiaj to już nikt nie pamięta, mimo że niedawno mieliśmy stulecie wymarszu pierwszej kadrowej. Ale czy dziś ktoś pamięta, myślę, że więcej pamiętają właśnie o podziemiu w czasie II wojny i po, niż o Solidarności. Co się stało z mitem Solidarności dzisiaj, jak ci się wydaje? No, mam z tym problem. Mnie się wydaje, że mają rację ci historycy czy politolodzy, którzy spoglądają na tą część Europy jako na całość, prawda? Naszą część Europy jako na całość i powiadają, od Polska to w ogóle jest normalny kraj. Tak? Popatrzcie, co się dzieje w Rumunii, w Bułgarii, w Ukrainie, w Ukrainie, ale nawet w krajach unijnych, prawda? Jak Bułgaria czy Rumunia, gdzie to zaprowadzenie normalnego porządku demokratycznego, no jest, no, kuleje potwornie, prawda? Nieprawdopodobna korupcja, oszustwa wyborcze, niszczenie opozycji, tak. W Polsce super się udało. Mówią oni, dlaczego się tak udało? No dlatego, że to był jedyny kraj, który w 1989 roku istniała rzeczywista kontrelita. Tak? Jakieś jej zaczątki były w Czechosłowacji ówczesnej, tak? Ale mało. Troszkę w NRD, ale mało. Prawie w ogóle nie było w Bułgarii czy Rumunii rzeczą. To nie bez powodu ta Bułgaria, Rumunia się w dalszej pogonie. Prawda? W Polsce, no jednak, to, że była przed Solidarnością ustrukturyzowana opozycja solidna, wydająca na dziesiątki tytułów, prawda? A za Solidarności było te, no, ten zryw ogólnonarodowy. A po stanie wojennym jednak nie udało się generałowi tego całkiem zdusić, prawda? I po paru latach to jednak odżyło. No, wszyscy tu jesteśmy w tym wieku chyba, że pamiętamy, prawda, jak to, że to było rodzaj, co mam mówić, proporcje, prawda, ale rodzaj jakby powstania narodowego, a? Solidarność, a można tak powiedzieć, w pewnym sensie. Więc ci komentatorzy zewnętrzni, którzy mówią, no wyście mieli tą kontrelitę jako jedyni, dlatego się tak świetnie udało, oni mają trochę racji, mówiąc, że rzeczywiście ta kontrolita była i że rzeczywiście Polska wygląda lepiej niż inne kraje byłego obozu komunistycznego. Natomiast problem jest taki, że przecież to mogło być dużo lepiej, tak? Co sobie zdajemy z tego sprawę. No jednak fatalnie zaciążyło na nas, na naszych latach następnych po 89 roku to, że tak głęboki był ten rów, prawda? Wewnątrz Solidarności, wojna na górze i inne dalsze rzeczy. Ten rów się nigdy, tego rów się nigdy tak naprawdę nie udało zasypać. On ciąży do dzisiaj. To, że formacje postkomunistyczne przeszły do władzy w 93 i potem w 95 do prezydentury, no to było szybko, prawda? Potem odzyskały, straciły na jedną kadencję, odzyskały. To są rzeczy, które zaciążyły bardzo i ciążą do dzisiaj. Wydaje mi się, że ci zewnętrzni, prawda, którzy mówią, no mieli się kontrolitę i jest super, oni z takiego globalnego punktu widzenia mają rację, tak? Natomiast my, siedząc tutaj w środku, my dobrze wiemy, żeśmy trochę zmarnowali tą szansę, prawda? I teraz, jeśli ty pytasz, dlaczego nie ma takiej spontaniczności w sięganiu do tych wzorców, czy choćby tylko takiego prostego upamiętania, tak? Że no, pamiętacie, tak było, nie? Ojciec był Solidarności, dziadek, coś. Tak jak się mówi, że dziadek był, nie wiem, AK, czy jakiś pradziadek, nie? Z dumą. To wydaje mi się, że część odpowiedzi jest w tym, tak? Że ten Wałęsa potem się tak zszedł na psy, mówiąc
krótko, prawda? No, to nie jest łatwa sprawa, bo jednak Lech Wałęsa był, przecież wszyscy wiemy, że każdy polski inteligent w tamtych czasach miał w domu... Głosował na Wałęsę. Prawie każdy. No tak. Ale wcześniej każdy... Siedzi taki, co nie głosował. Ale wcześniej, w latach 80. każdy miał w domu jakiegoś Lecha, prawda, jakąś podobiznę Lecha, czy jakiś cytat z Lecha, prawda, czy coś takiego, no. Więc... To, no, z tymi cytatami to bym jednak nie przesadzał. A ja się uprę, dlatego że pamiętać, że na przykład Tygodnik Mazowsze miał do końca miał ten taki to motto, prawda? Solidarność nie da się zniszczyć ani podzielić. I w nawiasie Lech Wałęsa w czasie pierwszego zjazdu delegatów Solidarności. Więc. No ale to przecież nie on wymyślił. Pan ma rację, mówiąc, że Lech Wałęsa ma wady różnie na takim poziomie, no nie wiem. Nie, prezencji, wysławiania się i tak dalej, to horyzontów, to wszyscy wiemy, ale ja nie mówię o tym, bo to jest rzecz drobna stosunkowo. Ja mówię o czymś dużo bardziej fundamentalnym, o tym, że on na tą skazę nie błahej stosunkowo współpracy. To nie było błaha rzecz, tam ludzie potracili pracę przez niego, on brał pieniądze przez parę lat, to nie było takie całkiem, jeśli by zrobić jakąś skalę, prawda, no, trochę się na tym znam. To nie było takie nic całkiem, prawda? No, ale to można powiedzieć, no dobrze, było ciężko, bo trudno, miał dzieci małe, nie wiedział, nikt mu nie doradził. Okay. Można go zrozumieć, tak? To co się stało później, prawda? Włącznie z tym wyprowadzeniem jego dokumentów z archiwum WOP-u za zgodą ministra Mizanowskiego, prawda? I to co się stało jeszcze później, prawda? Z wciągnięciem aparatu państwa już zarządu Tuska w obronę Lecha Wałęsy, a przeciwko prezesowi Kurtycy, przeciwko księżcu Kontarczyka Jacyńskiewicza, prawda? No to tak wygląda trochę nasz przewodniczący, nasz lider, nasz bohater narodowy, prawda? Więc teraz wspominać tę Solidarność, no trochę się wspominamy tak... trochę tak cierpko ją wspominamy przez to, prawda? Znaczy ja nie chciałbym tu rozpoczynać dyskusji o Lechu Wałęsie, bo już w krakowskim klubie już parokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast podkreśliłbym tu może jedną rzecz, a mianowicie to, że to jest oczywiście historia alternatywna, ale jestem przekonany, że gdyby Lech Wałęsa przyznał się po 89 do współpracy, to nasz kraj w ogóle zupełnie inaczej wyglądałby i kwestia lustracji zupełnie inaczej wyglądała. To jednak zaciążyło w ogóle na całym procesie lustracyjnym, tak mi się wydaje, ale nie chcę na ten temat rozmawiać, bo to nie jest tematem dzisiejszej naszej rozmowy. Ja przy okazji Solidarności i pamięci o Solidarności chciałbym tu podkreślić jeszcze jedną zasługę Janusza Kurtyki, który był niewątpliwie inicjatorem, przynajmniej duchowym, Janusz Kurtyka był inicjatorem takim duchowym powstania w Krakowie Komitetu Krzyża Wolności i Solidarności i ten komitet doprowadził do powstania tego państwowego odznaczenia. To odznaczenie jest, honorowani są działacze Solidarności. To odznaczenie jest o tyle istotne i ważne dzisiaj, że jest to chyba jedyne odznaczenie, które jest przyznawane pośrednio przez Instytut Pamięci Narodowej. W tym sensie, że kawalerem tego odznaczenia nie może zostać nikt, kto miał w swojej biografii element współpracy ze służbami. To jest chyba jedyne takie odznaczenie w Polsce. Jeszcze nim oddam Państwu głos, to chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, a mianowicie no, dziecko w cudzysłowie oczywiście Janusza Kurtyki, czyli sam Instytut Pamięci Narodowej.
oczywiście nie, Janusz Kurtyka nie był pierwszym prezesem, ale ten skok jakościowy był bardzo wyraźny. Nie tylko ze względu na jakąś wizję tego instytutu, którą miał Janusz, ale poprzedni prezes przecież budował ten instytut, był w zupełnie innej sytuacji. Sytuacji, kiedy nie dużo brakowało, bo tego instytutu przecież nie było. No i dzisiaj możemy mówić, że jest to jedna z nielicznych, niezależnych instytucji, ważnych instytucji nie tylko badawczych, ale propagujących wiedzę o historii, także wśród młodych ludzi. Czyli to taki trzeci, moim zdaniem, element ważny w biografii Janusza Kurtyki, poza tym zasługami w odzyskaniu pamięci o żołnierzach podziemia Solidarności, to także zainteresowanie tym, aby młodzież w Polsce o tej historii mówiła i pamiętała. To nie jest takie łatwe, bo już też wielokrotnie w klubie na ten temat rozmawialiśmy. Młodzież generalnie, no może źle powiedziałem, że młodzież się nie uczy, no praktycznie historii nie ma w szkołach. Z tym mamy problem. Czy mógłbyś króciutko coś powiedzieć na temat właśnie tej strony edukacyjnej Instytutu i roli Janusza w propagowaniu historii? Tak, już problemy techniczne są pokonane. Proszę Państwa, ja się zgadzam z Filipem Musiałem, który gdzieś po śmierci Kurtyki, nie pamiętam dokładnie tego tytułu, tego tekstu, ale pomieścił taki artykuł w 2011 roku chyba na temat Kurtyki, na temat polityki historycznej i na temat IPN-u, prawda, w ogólności. I on między innymi tam powiada tak, że za prezesury profesora Kieresa Instytut Pamięci Narodowej przywracał pamięć, a za prezesury Janusza Kurtyki, oprócz przywracania pamięci, jeszcze prowadził politykę historyczną. No? Więc to jest ta różnica. Jak Państwo pamiętacie, profesor Kieres nie był wcale pierwszym kandydatem na to stanowisko, jak wiem. Inni kandydaci odpadli, on był takim kandydatem, powiedziałbym, z drugiego szeregu. Znaczy, ja nie chcę jego kompetencji w innych dziedzinach, prawda? Uważać tak. Jest to rzecz. Natomiast jeśli porównamy te dwie postaci, tak, jako szefów ważnej instytucji, tak, to takie instytucje nazwijmy ją frontowe. Znaczy, w polskich warunkach można nazwać instytucją frontową, tak, bo to rzeczywiście. Czyli jeśli prezes takiej instytucji nie ma przekonania, że częścią jego roboty jest ryzyko, tak, to nie powinien się za to brać. Ja to uważam. I zresztą wielu pracowników też nie powinno się za to brać, jeśli nie powiedzą sobie na dzień dobry, no mogę wylecieć za to, nie? Bo się okaże, że jest przypadek, nie, Ceckiewicza, no Tarczyka, czy jakiś inny, no i nie wiem, czy choćby Zyzaka, prawda, na innym zupełnie poziomie odpowiedzialności, ale można wylecieć. Więc trzeba to wiedzieć, trzeba to jakby kalkulowywać, no i trzeba się prowadzić tak, żeby jakby nie zawieść tej misji. Otóż Kurtyka uważał, że jest to coś więcej niż tylko opowiadanie prawdziwej historii. Prezes Kieres, jak pamiętamy, był człowiekiem podatnym na wpływy, tak bym powiedział. Był człowiekiem, czy jest człowiekiem osobiście przyzwoitym, takie mam wrażenie, tak? Ale nie ma w sobie takiego genu wojownika, a Janusz Kurtyka miał taki gen niewątpliwie w sobie. Więc mówię to wszystko po to, żeby Państwu powiedzieć, że moim zdaniem poza innymi stratami, jakie spowodowała ta śmierć, to jest też strata dla Instytutu niewątpliwie, prawda? I w pewnym sensie dla Polski, mówiąc
nas ludzie patetyczny, ale czasem patos jest uprawniony. Bo jeśli uznajemy, że ta instytucja ma jakąś ważną rolę do odegrania, służy Polsce jakoś, tak? No to ona musi mieć na czele właśnie wojownika jakiegoś, bo to, że na misję, no się nie boi, zaryzykuje i tak dalej. Też kogoś, kto, to jest ważne z punktu widzenia pracownika, tak? Pracowników, prawda? Tego stafu, który jest postawiony na tym froncie, tak? To jest ważne, czy ci ludzie mają poczucie, że ten ich szef zachowuje się jak dowódca, tak? Nie jak szef, tylko jak dowódca. Tak? Mają dowódcę. Że mają dowódcę, tak? I że on ich nie zostawi, tak? Że jak urwie nogę, mina, to ich nie zostawi. To jest szalenie ważne. Otóż na pewno za wiele zadań nie było. Teraz wydaje mi się, że też tak nie jest, że to krytyka był wyjątkowy. Dziękuję Ci, Roman, za to wspomnienie Janusza, ale to wspomnienie Janusza było oczywiście pretekstem do tego, żeby mówić o pamięci historycznej. Trochę przepraszamy za to, że przeze mnie poszliśmy w rejony od Ukrainy, współczesnej Ukrainy, także trochę daleko, ale nie bez powodu, bo Janusz Kurtyka sprawami ukraińskimi się bardzo, bardzo zajmował. Oddaję Państwu głos. Czy ktoś z Państwa chciałby się coś spytać? Proszę bardzo. Znaczy, no ja chciałbym na chwilę wrócić. No nie. Najpierw do Ukrainy. Otóż wracając do Ukrainy, chodzi mi o to, że zwróćcie Państwo uwagę, że z ich strony nie ma żadnego odniesienia do tych pogromów i rzezi, które tam były. To znaczy, mówią mi, wybacz Ukraińcom, a ja nie mogę nad tym przejść do porządku dziennego, bowiem, proszę Państwa, można kogoś wziąć i zabić, ale owijać go drutem kolczastym, ciągnąć za koniem i rzezać piłą na cmentarzu, to przecież co to ma wspólnego ze społeczeństwem? A teraz ani słowa na ten temat. Ba, jeszcze można tam Petrulę gloryfikować. Więc to jest jedno. Druga sprawa... Jakie jest pytanie? No to fakty były. Pytania nie było. A to sorry. To pytanie będzie odnosiło się do Wałęsy. Bo z kolei również zwrócił Pan przytomnie uwagę, że okres Solidarności można było rozwiązać, znaczy efekty mogły być znacznie lepsze. Natomiast moim zdaniem nie bardzo, bowiem tutaj zaciążyło jeszcze wykończenie elit przez komunistów po II wojnie. I proszę zwrócić uwagę, że są takie dowcipy o robotnikach, których nie będę tutaj cytował, nie? Że może by najpierw na szczurach wypróbować. Chodzi o to, że nie bardzo miał kto Solidarności w ogólnym pojęciu doradzać, a Bolek, jaki był, po prostu każdy widzi. Ja uważam, pan go i tak z lekka gloryfikuje. Ja uważam, że on mógł być cały czas albo mieć świadomości, że może być szantażowany po prostu, bowiem, tak jak Adam powiedział, on nie ujawnił, bo gdyby wziął i powiedział panowie, no zdarzyło, znaczy raz mu się to w rozmowie zdarzyło, tak powiem, w wąskim gronie, prawda? Ale nie było to publiczności przekazane. Ja sam na niego głosowałem, nie? No bo taka była wtedy, no nie była alternatywy w zasadzie. No, a teraz, no to po prostu trochę się czerwienie i trochę mi wstyd, chociaż nie wiedziałem tego. I teraz moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście mogło wchodzić
w grę to, że po prostu Bolek był albo mógł być szantażowany, w związku z tym postępował jak postępował. No tak, bo Proszę chyba zaraz wrócę do tego, do Bolka, do szantażu, ale ponieważ to było jednak poruszone w szerszym kontekście, to ja Państwu powiem, że ja być może jestem jedynym z nielicznych, a może jedynym na tej sali, który nie głosował na Wałęsę w 1990 roku. I moja intelektualna... Przepraszam, na kogo Pan głosował? No, to Tadeusza Mazowieckiego. Przecież nie na tym Mińskiego. Moja historia osobista się potoczyła w taki sposób, że ja w roku 90 i następnym, kiedy ten spór był bardzo silny, ale szczególnie w 90 wojna na górze, miałem no, niezwykle krytyczny stosunek do Lecha Wałęsy. Niezwykle krytyczny. Myślę dzisiaj, że aż może nadmiernie krytyczny, bo jak Państwo dobrze pamiętacie, ta wojna, ona była, tak powiem, że ona była, ona bolała bardzo, prawda? Bo to koledzy, przyjaciele prawie, że z żoną, z bratem się nabarzali, nie podawali sobie ręki, przechodzili na drugą stronę ulicy, jak się widzieli, no takie rzeczy są tego doświadczone, prawda? Wykluczali się wzajemnie z towarzystw, z tym nie pije, z nimi. No to było bardzo przykre. Więc teraz, kiedy po tych wszystkich historiach z Bolkiem, ogromna większość tych jego zwolenników mówi mi dzisiaj, wiesz, miałeś rację, to był palant. Nie mam satysfakcji. Wcale nie mam satysfakcji, że miałem zasadniczo rację wtedy, bo Państwo chyba się zgodzicie ze mną, że gdyby Lech Wałęsa po zdobyciu prezydentury zrobił to, co mówi, tak, no to byłby jakiś alternatywny program. Mazowiecki mówi tak, powoli, nie rozliczajmy, tu nie możemy, spółki nomenklaturowe nie bardzo, ograniczenia prawne. Tak miał. Uważam, że miał trochę racji, trochę nie miał. W tych sprawach raczej nie miał. Dobrze. Więc Wałęsa zdobywa władzę i robi to, co obiecuje. Tak? Wtedy rozmawiamy program kontra program, prawda? Partia kontra partia, obóz kontra obóz. Nic takiego się nie stało, prawda? Rządził mnie tego Lewowski następnie, z skrótem, tak? I generał Wilecki. I BBWR jakiś śmieszny, prawda? No i tysiąc i na to PiS, no po prostu kompletna kompromitacja, tak? Ale zupełnie, jak powiadam, po tych historiach z Bolkiem nie mam satysfakcji, że miałem rację nie głosując na Wałęsę wtedy. Polska straciła na tym. Polska straciła, bo to była taka, to była wojna strasznie krwawa, w takim sensie, jak mówiłem przed chwilą. Mówię o tej emocjonalności, tych wszystkich przykrościach, jakie przeżyliśmy. I właśnie o nic. Tak naprawdę o nic. Bo żadnego puszczania w skarpetkach nie było, żadnej alternatywy politycznej tak naprawdę Lech Wałęsa nie wytworzył. Teraz wracam do Bolka. Że to są jakby dwa pytania w jednym. Tak? Bo jest pytanie, czy Lech Wałęsa był szantażowany przez ileś tam lat do 1989 roku. I być może po 1989 roku, na to odpowiedź jest, tego nie wiemy. Jest drugie pytanie, czy mógł być szantażowany? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że mógł być szantażowany. I teraz, jak działa, jaka jest psychologia człowieka poddanego szantażowi? W tym również tajnego współpracownika lub byłego tajnego współpracownika, który już nim nie jest, ale był, prawda, i wie, że są na niego papiery. No działa w ten sposób, że on wie, że jest hak, tak? Mają na mnie haka, mogą użyć tego haka. Otóż, biorąc to pod uwagę, no wydaje się, że pewna liczba decyzji Lecha Wałęsy prezydenta, takich decyzji nic, prawda? Które nic nie załatwiały, które nic nie rozstrzygały, które coś za to maskowały z dawnych układów, mogła się tym tłumaczyć, tak mi się wydaje. Mogła się tym tłumaczyć, ale jakkolwiek by było, no bo tego nie rozstrzygniemy, nie mamy za małą wiedzę. To sytuacja, kiedy najwyższy urzędnik państwa znajduje się w takim położeniu, że może podlegać szantażowi, poważnemu szantażowi, bo to jest szantaż agentury, to nie jest byle co, no to jest niedopuszczalne absolutnie. To tak, żadne poważne państwo nie może sobie pozwolić na coś takiego. Proszę
Przepraszam, jeszcze chciałem tylko dodać, bo wracanie do prezydentury to już jest dalszy ciąg, ale nie chodzi o samo przywództwo Solidarności w 80 roku i tak zwane przeskakiwanie płotu. Czy to nie było... Znaczy, no, wiele osób sugeruje, że Bolek został, bo go na to stanowisko wepchnęli agenci wpływu, którzy są wszędzie. Proszę pana, moja wiedza na temat jest mała. Znany jest dokument Kani czy Kowalczyka, któregoś z wybitnych przywódców komunistycznych, tych od bezpieki, prawda, w tamtym czasie, który w sierpniu mówi, bodajże do Gierka się zwraca, spokojnie, mamy swojego człowieka. A ten dokument jest znany. Ma na myśli oczywiście Wałęsę. No, ale to jest jeden papier, tak? Teraz, co to mogło znaczyć? To mogło znaczyć, on był naszym współpracownikiem, w związku z tym mamy na niego haka, w takim sensie, jak mówiłem przed chwilą. W związku z tym zakładamy, że się nam nie wyrwie, bo mamy tego haka, tak, no, lub gorsza ewentualność, no, dalej jest pod naszym wpływem. Wiemy, że jest pod naszym wpływem. Tego nie rozstrzygniemy w tej chwili. Mnie się wydaje, niezależnie od tego, co powiedziałem przed chwilą, co oczywiście jest okolicznością kłopotliwą dla nas dzisiaj, prawda, że prowadzenie Solidarności przez Wałęsę w latach 80-81 było zasadniczo poprawne. Ja bym powiedział, że było poprawne. No, jednak, prawda, co by nie mówić o jego takim lawiranckim stylu uprawiania polityki, no, bo zawsze taki był, to było wtedy i później też, to znajdując się między Związkiem Radzieckim rządzonym przez Daniela Brzeźniewa, a NRD rządzonym przez Jarosława Honeckera, prawda, i Czechosłowacją rządzoną przez Husaka, no, trzeba było lawirować. Trzeba było nieźle nawirować, prawda? I te tęgie głowy, bo miał koło siebie tęgie głowy, Wałęsa i całe przywództwo, to robotnicze przywództwo Solidarności, generalnie doradzały, no, nawirować, tak? Każdy dzień dłużej utrzymany, Solidarność utrzymana przy życiu, każdy dzień dłużej, to jest nasz kapitał, prawda? Jeszcze to pociągnijmy trochę, wjadą pewnie, rozwalą nas, ale jeszcze trochę, to zapuści tak korzenie, że będzie w końcu nie do... że kiedyś to zaprocentuje i tak się stało w gruncie rzeczy. Przecież niezależnie od tego, że oczywiście koniunktura się poprawiła i to było decydujące, to faktycznie te korzenie zapożyczone przez Solidarność w 1991 roku, no, były w takim sensie, no, nie w takim parapolitycznym sensie, czy metapolitycznym, rzeczywiście głębokie, prawda? I to naprawdę zostało w ludziach. No, wszyscy pamiętamy, że ta konspiracja miała się z czego odrodzić, prawda? I potem to 89 rok, jak pamiętamy, kampanię wyborczą, która była, nie, miesiąc, mieliśmy czasu na to, zrobiliśmy, no, błysk kampanii, z niczego, prawda, fantastyczną. Więc tak, no, to był kapitał i generalnie uważam to całe przywództwo Lecha Wałęsy 80-81 i potem za poprawne. Ja nie widzę jakichś większych błędów. Tak, a cały kraj był przygotowany do strajku, przepraszam. Pamięta pan to? Czy był pan za młody? Wszyscy byliśmy sprężeni w firmach. No, to wygląda, ale pamiętam. No, a Lechu powiedział, nie, nie będzie. A no, potem, co, ileż razy można spinać, tak? Ale ja chcę zwrócić uwagę, że przez pana pytanie przebrzmiewa taki ton, który w naszej dyskusji o historii współczesnej przebrzmiewa. No bo tak, no załóżmy, prawda, Lech Wałęsa, szef Solidarności, współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Czy to ma wpływ na ruch 10-milionowy? Podobny problem był przecież, podobna dyskusja odbyła się, jeżeli chodzi o, na mniejszą skalę oczywiście, Maleszki i SKS-u, prawda? Czy można przekreślić tych ludzi z Studenckiego Komitetu Solidarności? Jest na przykład to z moich czasów, z drugiej połowy lat 80. dokument mówiący o tym, że na czwarty zjazd Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest taka notatka służbowa jakiegoś generała, który na zebraniu mówi, tylko pamiętajcie, żeby tam chociaż jeden nie był agentem.
na tym czwartym zjeździe, prawda? No więc, ale czy to przekreśla konspirację w całej Polsce Niezależnego Zrzeszenia Studentów? No nie, tak jak i działania SKS-u czy Solidarności. Ja myślę, że dobrze, że tego strajku nie było wtedy. Tak, dzisiaj, wtedy pewnie myślałem, nie pamiętam, ale pewnie jak siebie znam z tego czasu, to bym szedł na barykady i strajkował, ale z dzisiejszej perspektywy to chyba dobrze, że tego strajku nie było. Ale czemu? No bo myślę, że teraz wtedy by wjechali. Pytanie, co by się stało, gdyby w roku 80 na czele tego buntu narodowego nie stanął Wałęsa? Czy ten rok 80 był podobny do roku 56, do 70, do 76? Wałęsa w tym momencie dał jakby takie pozwolenie. Chodźcie, ja jestem na czele, ja biorę na siebie odpowiedzialność. Oczywiście to, co było później, to się zgadzamy, ale ten moment, ten sierpień był, no Wałęsa był na czele, no stanął, no myśmy szli dlatego, że tam ktoś był. Natomiast w latach tych wcześniejszych, poza Bałuką chyba w Szczecinie, nie było nikogo, kto by brał odpowiedzialność za to, co się stanie. Dziękuję. Z pewnością potrzebny był przywódca robotniczy, znaczy czegoś takiego, czym była Solidarność. Ona była ruchem ogólnonarodowym, niewątpliwie, ale no, siłą rzeczy 90% czy 80% to byli robotnicy, znaczy pracownicy najemni, prawda, ale szczególnie, no, huta liczyła 30 tysięcy ludzi, pracowników, prawda, a jakiś tam pan z Sławkowskiej 100, no, to by to były takie proporcje tych intelektualistów do ludzi pracy fizycznej, no więc było czymś naturalnym, że nasz szef związku zawodowego jest robotnik. Wałęsa miał zresztą pewne zalety, jak Państwo wiecie, prawda? Ta jego taka, ta jego lewiranstwo miało dobrą stronę, znaczy miał tą zdolność, prawda, sterowania ludźmi, panowania nad emocjami ludzi, takim politykiem wiecowym, prawda, w dobrym sensie tego słowa. Więc mi się wydaje, że to też trzeba wziąć pod uwagę, że no, nie zgadzał się z samych dwa. Prawda? Natomiast strategicznie powtórzę i zgodzę się z Adamem tutaj, że no, w ramach tych warunków brzegowych, prawda, no, 31 marca bodajże to był tak, prawda, tak, to była ta data, 81, no to być może było przekroczenie tak, tego warunku i wjazd. No. No, jednak zależało nam, znaczy w interesie Polski było wtedy, żeby nie wiem, żeby jak najdłużej to trwało i się zakorzeniało, ale żeby nie wjechali, bo jeszcze oni ustrzy, żeby wjechali. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Roman Graczyk. Ja jeszcze oklaski. Jeszcze parę komunikatów. Dziękujemy słuchaczom niepoprawnego radia.pl, telewizji 7 za retransmisję w internecie. A Państwa zapraszam za tydzień na przegląd miesiąca. Jak co roku na moje urodziny, także zapraszam w Głowiczów. Nie będę mówił, które urodziny, ale zapraszam. Dziękuję Państwu bardzo.